Was w kolejnym filmiku na moim kanale. Dzisiaj mam dla Was trochę inny filmik. Jak już widzicie po tytule, opowiem Wam trochę o mojej uczelni, a dokładniej w tej części, bo będzie więcej filmików tego typu, opowiem Wam o mojej rozmowie na studia. Zacznijmy od tego, że studiuję w Poznaniu na Kolegium Da Vinci, jestem na grafice, studia niestacjonarne. No i teraz mniej więcej Wam opowiem, jak wyglądała właśnie ta rozmowa, bo jak ja szukałam na przykład filmów w internecie na temat rozmowy, to znalazłam jeden chyba sprzed 3 czy tam 4 lat, no ale na dobrą sprawę nic takiego nie było tam powiedziane. Dlatego właśnie powstaje ten film. Miłego oglądania. Jedną taką główną rzeczą, nad którą się zastanawiałam, no to jak w ogóle wygląda ta rozmowa, bo to miała być rozmowa z prezentacją portfolio. Ilość prac i wszystko było podane wtedy przez maila. Teraz już dokładnie nie pamiętam, ale to było coś koło pewnie między 7 a 10 prac, coś mi się tak kojarzy. Pewna teraz nie jestem, a nie chcę mi się szukać tego maila, ale jakoś mniej więcej tak. Oczywiście tutaj będziecie mieć przebitki, jak wyglądały moje prace, albo zdjęcia, albo filmiki. Nie wiem, co znajdę, zobaczę. Ja się tutaj jestem operatem normalnie. 3 razy chyba próbowałam nagrać film na nim, ale serio, bez nowej baterii się nie obejdzie. Teraz już w końcu przechodząc do rzeczy, jak wyglądała rozmowa, no to zaproszenie na rozmowę dostałam w formie mailowej. Miałam tam podaną godzinę, mój identyfikator, zniesie ten numer i pojechałam na uczelnię, tak jak widzieliście na vlogu, z tą teczką. Rozmowa nie była jakoś długa, bo jak weszłam do sali, to tam były chyba u mnie, bo ogólnie jest tak, że zawsze jest tam jakaś komisja i z tego, co się orientuję, to nie zawsze były 3 osoby. Te osoby się zmieniały, u kogoś tam na przykład były też 2 osoby, no u mnie były akurat 3. No i trzeba było, jak się weszło, to poprosili o wyciągnięcie prac na stół, na położenie ich. I po tym, jak się je położyło, no to tam oglądali i w międzyczasie, jak ja je wykładałam, to spytali mnie na przykład, gdzie się wcześniej uczyłam, w sensie chodziło o liceum akurat, i ogólnie, bo ja nie uczyłam się w Poznaniu, tylko gdzieś indziej, także pytali właśnie, dlaczego akurat tutaj. I w międzyczasie im powiedziałam też, że ja już jedną, powiedzmy, że rozmowę miałam. Tylko że tej rozmowy nie było, tylko musiałam wysłać pracę. Oprócz tego, to po prostu pytali mnie o pracę. Nie pytali mnie tak jak niektórych na przykład, z tego co słyszałam, kto cię inspiruje i tak dalej. Nie, u mnie niczego takiego nie było. U mnie pytali po prostu o pracę, ja opowiadałam do niektórych historię powstania tych prac, bo były po prostu ciekawe, i albo ogólnie, co jest na pracy. O nic poza to, te prace nie byłam pytana, no tylko o tą szkołę. Moja rozmowa trwała może gdzieś max 10 minut, chociaż i tak nie jestem pewna, czy nie była krótsza. Wydaje mi się, że nie mówiłam tego na vlogu, chociaż może mówiłam, nie wiem, nie jestem pewna, ale jeśli się cofniecie do tamtego filmu, no to tam macie na bieżąco moją relację właśnie z tej rozmowy. Tylko tutaj właśnie chciałam mniej więcej podsumować całość, bo wiem, że tam zbyt dużo się nie wypowiadałam na ten temat. No i tak jak już wspominałam, pracę. Dostajemy też maila, gdzie są podane ilość prac, właśnie ta od 5 do 7 prac. No i preferowany rozmiar to jest właśnie ten 50 na 70, ale nie macie co martwić, tak jak już wspomniałam. Ja miałam takie 4 prace, bo ja w ogóle chyba dawałam 10 prac. Stwierdziłam, że po prostu dam te prace, które uważam, że się nadają, i one były dosyć zróżnicowane, bo za pierwszym razem, jak właśnie robiłam też pracę na tą rozmowę, to one nie były aż tak zróżnicowane. Teraz no już miałam i ołówkiem, i węglem, i farbami, i pastelami, także miałam różnorodne. Jedyne, czego nie miałam, no to żadnych nie miałam, nie robiłam żadnej grafiki na
laptopie czy na tablecie, no bo tego nie miałam. O, mówili mi właśnie o tym, że na grafice jest, że właśnie grafika komputerowa, że na początku jest więcej, a mi głównie o to chodziło, żeby się uczyć właśnie tej grafiki komputerowej. Także mówiłam, że się bardzo cieszę z tego powodu, że tak jest. W sensie, że są te początki na pierwszym roku. I to chyba tyle z tych pytań, co mi zadawali. Już nic więcej wtedy nie było. No i w sumie, jak się tak zastanowić, to chyba tyle, co chciałam wam powiedzieć. Bo nie widzę sensu mówienia nie wiadomo ilu rzeczy, skoro praktycznie to, co wam powiedziałam, to jest najważniejsze. I fakt, no teraz już minęło trochę czasu, bo ja rozmowę miałam w lipcu, no tak jak mówię, to jeszcze trochę i będzie rok. Ja już jednak jestem po pierwszym semestrze studiów. Ale stwierdziłam, że chcę nagrać taki filmik, bo sama takiego szukałam i nie znalazłam. Powiem wam, że nie ma się czym stresować. Ja sama poszłam na tą uczelnię, w sensie na tą rozmowę z myślą, że ja się dostanę. Ja tak pomyślałam, no i się dostałam. Fakt, że no, nie miałam jakiejś nie wiadomo jak dużej liczby punktów na te 10, tam chyba w tym roku nawet nie było listy rezerwowej. Teraz, żeby się dostać, to trzeba było mieć co najmniej 3 na 10, a ja chyba miałam 4 na 10. Także z takimi pracami, jak widzieliście tutaj moje na filmie, to też można się dostać. Także mam nadzieję, że pomimo tego, że zmienił się trochę kadr, zmieniło się trochę jakość dźwięku, jakość obrazu, to mam nadzieję, że filmik się wam podobał, mam nadzieję, że był przydatny. I dziękuję wam za oglądanie i widzimy się już niedługo w kolejnym filmie, dokładnie w niedzielę, gdzie wam powiem trochę więcej o mojej uczelni, bo zrobimy sobie trochę takie podsumowanie mojego pierwszego semestru właśnie na uczelni. Ja przypominam, jest marzec, zaczęłam już drugi semestr, więc po prostu do zobaczenia w niedzielę na dalszej części pogadanek na temat uczelni. Do zobaczenia i cześć!